Ułóż się tak, żeby było ci jak najbardziej wygodnie, przyjemnie. Jeżeli potrzebujesz, poluźnij jakieś części twojej garderoby. I proszę cię, zacznij spokojnie, głęboko oddychać. Najlepiej w takim rytmie, w którym oddychasz, kiedy powoli twoje ciało zapada w głęboki sen. A jeżeli jesteś bardziej lewopółkulowy, to wyobraź sobie, że oddychasz w tempie na wdech raz, dwa, trzy, cztery i wydech raz, dwa, trzy, cztery. I w takim spokojnym tempie zacznij oddychać, ponieważ kiedy zwolnisz swój oddech, to automatycznie wywołasz spowolnienie pracy twojego centralnego układu nerwowego. Ok. I jednocześnie wyobraź sobie, że z każdym wdechem, tym spokojnym, głębokim, wdychasz w siebie ciszę, błogość, spokój, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co w tobie nieharmonijne. Wszystkie niepokoje, smuteczki, żale. Tą prostą praktyką oddechową naprawdę możesz oczyścić energetycznie, emocjonalne swoje wnętrze. Więc wdychasz spokój, błogość, a wydychasz wszystko to, co ciebie niepokoi i obciąża. Fantastycznie. I kiedy tak będziesz oddychać, na początku naszej podróży, bardzo proszę cię, przejdź do wnętrza twojej duszy, głęboko do rdzenia tego, kim jesteś. I z tej przestrzeni, ponieważ za chwilę odbędziemy autentyczną szamańską podróż przez wszechświat twojej wyobraźni, w której dosłownie wszystko może się zadziać. I dobrze, żeby taka podróż była całkowicie bezpieczna, chroniona i przyniosła jak najlepsze skutki zdrowotne i głęboko regenerujące twoje piękne, młode ciało. Więc, aby tak się stało, bardzo cię proszę, z przestrzeni swojej duszy zwróć się do twoich duchów opiekuńczych, do twoich aniołów, które są z tobą w tej inkarnacji, w tym życiu. Zwróć się też intencją, uczuciem do twoich przodków z linii twego ojca, z linii twojej matki. I w myślach, jeżeli jest to tylko zgodne z tobą, zwróć się również do Buddy medycyny, którego dzisiaj jest dzień, energia. Powiedz, proszę was o ochronę, o opiekę nad całym procesem tej szamańskiej, uzdrawiającej medytacji. Niech jej efekty przyniosą najdoskonalsze owoce. Zarówno dla mnie, jak i tych wszystkich, których to dotyczy. I niech moje uzdrowienie będzie jednocześnie uzdrowieniem mojego rodu, mojej rodziny. Niech ode mnie zacznie się dobra, pozytywna, głęboko uzdrawiająca zmiana, która rozprzestrzeni się na moją rodzinę, na mój ród, na mój kraj. Oddychaj spokojnie, głęboko. I bardzo cię proszę, przejdź swoją wewnętrzną obserwacją do przestrzeni twoich oczu. Wejdź w twoją prawą gałkę oczną i poczuj, jak ona dotyka do zamkniętej wewnętrznej części twojej powieki.
a z tyłu poczuj, jak twoja prawa gałka oczna dotyka do kości oczodołu. A teraz proszę cię, według starożytnych taoistycznych mistrzów ta praktyka, którą za chwilę zrobimy, ma niebywałe wręcz głęboko uzdrawiające skutki, chociaż jest banalnie prosta. Więc teraz proszę cię, uśmiechnij się tak od serca do twojej prawej gałki ocznej. Tak jak do kogoś, kogo bardzo lubisz, tylko w tym przypadku ten ktoś znajduje się we wnętrzu twojego ciała. I poczuj, co zmieniło się w twojej prawej gałce ocznej. A teraz dla wyrównania, bo zobacz, że twoja lewa gałka oczna poczuła się delikatnie zazdrosna. Teraz uśmiechnij się do twojej lewej gałki ocznej. Tak od serca. I poczuj, jak twoje oczy puszczają napięcie, jak głęboko rozluźnia się struktura ciałka szklistego wewnątrz twoich gałek ocznych. Rozluźnia się twoje prawe i lewe oko. Twoje oczy są w szczególny sposób połączone z twoim mózgiem. Wzdłuż nerwu wzrokowego biegnie taki szczególny nerw psychoruchowy, który sprawia, że kiedy rozluźniasz głęboko twoje oczy, tak jak teraz, rozluźnia się jednocześnie cały twój centralny układ nerwowy. Puszczają twoje psychiczne, nerwowe napięcia. Serio, wystarczy rozluźnić tylko głęboko twoje gałki oczne, żeby na drodze bezwarunkowego łuku odruchowego odpowiedział twój mózg. Więc zapamiętaj tą technikę, jeżeli chcesz doraźnie pozbyć się na szybko jakichś psychicznych, emocjonalnych napięć. A tymczasem bardzo cię proszę swoją wewnętrzną obserwacją, przejdź do przestrzeni twojego mózgu i poczuj, jak twoje hemisfery dotykają do twojej czaszki. Możesz poczuć delikatne mrowienie, kiedy twoja uwaga wewnętrzna przeniosła się na twój mózg. To naturalne zjawisko. I bardzo cię proszę, uśmiechnij się do swojego mózgu. Pamiętaj, że to jest tylko twoje intymne spotkanie z tobą. Więc rób to jak najgłębiej, jak najczulej, jak najszczerzej. Bo im bardziej wejdziesz w ten proces, to chyba nie muszę ci tego mówić, że skutek będzie niewymiernie większy. Taoiści od tysięcy lat zalecają tą praktykę, by znacząco polepszyć stan swojego zdrowia. Więc proszę cię, pomyśl z wdzięcznością, bo jest za co, z sympatią o twoim mózgu i uśmiechnij się do niego jak do twojego bardzo dobrego przyjaciela. Fantastycznie. A teraz proszę cię, wewnętrzną obserwacją przenieś się na swój pierwszy z kręgów szyjnych. To miejsce, gdzie z twojej czaszki wyrasta kręgosłup. Twój pierwszy krąg szyjny jest bardzo ważny. Imię jego Atlas, tytan, który trzymał niebiosa. I z twoim atlasem jest dokładnie tak samo, bo ustawienie twojego atlasu w
wpływa na twój stan psychiczny i samopoczucie. Czasami depresje, obniżone nastroje wynikają z przestawienia pierwszego kręgu szyjnego, atlasu. Okej. Więc proszę cię, całą swoją uwagą skoncentruj się na tym kręgu szyjnym, pierwszym, licząc od czaszki. I z wielką czułością uśmiechnij się do tego miejsca w twoim ciele. I proszę cię, z czułością pomyśl i uśmiechnij się do wszystkich mięśni, które trzymają twój atlas. I poczuj, jak one puszczają napięcie, jak rozluźniają się. I automatycznie fala rozluźnienia zaczyna promieniować po całej twojej szyi. Właśnie tak. Fantastycznie. A teraz proszę cię, zjedź w dół do wzdłuż twojego kręgosłupa i zatrzymaj się na obręczy barkowej, na twoim prawym i lewym ramieniu. To jest szczególne miejsce w twoim ciele, do którego zazwyczaj twój centralny układ nerwowy, nieprzystosowany do przetrzymywania wysokich napięć emocjonalnych, to właśnie tu, niczym po piorunochronie wzdłuż kręgosłupa szyjnego, napięcia i stresy odprowadzane są w twoje ramiona. I za każdym razem, kiedy czujesz stres, chowasz głowę w ramiona, to odruch. I w twoich ramionach jest bardzo dużo skurczy, które pamiętają twój stres i lęk i niepokój. Więc teraz z wielką czułością, wyrozumiałością, zrozumieniem dla twoich barków, tego, co niesiesz w życiu na ramionach, proszę cię, uśmiechnij się do twojego prawego ramienia i do twojego lewego ramienia. Tak naprawdę z czułością, od serca. I pozwól, żeby mięśnie twoich barków, twoich ramion puściły napięcie na najgłębszych poziomach. I powiedz do siebie: pozwalam sobie zrzucić mój życiowy ciężar z ramion. Pozwalam sobie puścić wszystko to, co bez sensu dźwigam na plecach. Puszczam cały ten emocjonalny gruz, który dźwigałam dotąd na ramionach. Rozpuszczam wszystkie te ciężary psychiczne, wspomnień. I wyobraź sobie, jak to spada z twoich ramion i twoje ramiona robią się lekkie, wolne. Naprawdę nic tam nie musisz dźwigać. Puszczasz to wszystko, uwalniasz. Fantastycznie. A teraz bardzo cię proszę, zjedź wzdłuż swojego kręgosłupa nieco w dół, do punktu, który znajduje się dokładnie pomiędzy twoimi łopatkami. Ten punkt to wejście do twojej tylnej czakry serca. To tutaj bardzo dużo skurczy, aż czasami taka skorupa z mięśni się tworzy. Bardzo dużo skurczy świadczy o tym, że wiele razy cierpiałeś psychicznie, emocjonalnie, uczuciowo. Więc proszę cię, z wielką czułością pomyśl o bólu, który doświadczyłeś w życiu. Wiele z tego bólu właśnie w tym miejscu, z tyłu pomiędzy łopatkami, jest zapisane w skurczach mięśni. I proszę cię, z tym współczuciem
dla bólu, który niesiesz ze sobą. Uśmiechnij się z wielką czułością właśnie do tego punktu pomiędzy łopatkami. I jeszcze raz się uśmiechnij tam. I pozwól, żeby twój uśmiech, energia fali twojej czułości, uśmiechu zaczęła uwalniać skurcze mięśni w punkcie pomiędzy twoimi łopatkami, żeby puściło tam wreszcie całe pospinanie. Puść to wszystko. Możesz nieść pamięć tego, ale nie musisz tego przeżywać. Nie musisz tego dźwigać, ciężaru emocjonalnego. Zrzuć cały ten gruz stamtąd. I poczuj, jak możesz oddychać pełną piersią. Że uczucia, nawet te wyparte, które cię blokowały, teraz tak jakby gorset rozpiął się dookoła twojej klatki piersiowej. I możesz spokojnie, pełną piersią, aż po brzuch, wziąć taki chaos uzdrawiającego powietrza, pełnego prany. Dobrze. Świetna praca. A teraz twoją wewnętrzną obserwację zapraszam z jęczmią jeszcze z jakieś 10-15 cm w dół, wzdłuż twojego kręgosłupa i zatrzymaj się w miejscu, gdzie kończy się twój łuk żebrowy. W tym miejscu, po prawej i lewej stronie twojego kręgosłupa, znajdują się twoje nerki, a na nich, niczym maleńkie moherowe beretki, siedzą twoje nadnercza. Och, ta przestrzeń twoich nerek i przestrzeń pomiędzy nimi. To jest miejsce, w którym twój organizm przechowuje pamięć o lęku i strachu, poczuciu zagrożenia. Twoje nadnercza uczestniczą w hormonalnych przemianach świętej alchemii twojego organizmu, odpowiedzialnej za twoją reakcję na sytuację zagrożenia. To w twoich nadnerczach produkowana jest adrenalina, noradrenalina i kortyzol, hormony walki i ucieczki. I kiedy żyjesz w permanentnym stresie, szarpiąc w tobą uczucia, emocje, strach, ale i silne szczęście, bardzo silne uczucia pozytywne, wtedy zalewa twój układ krwionośny fala adrenaliny, kortyzolu, noradrenaliny. A ślady pamięciowe bodźców, które wywołały te sekrecje twoich świętych hormonów walki, pamięć o lęku, którego doświadczyłaś, mieszka pomiędzy nerkami, właśnie w tej przestrzeni, w której teraz się zatrzymaliśmy, pod twoim ostatnim łukiem żebrowym z tyłu na plecach, okolica lędźwiowa. I proszę cię, z wielką czułością poczuj, co ta przestrzeń ma ci do powiedzenia, co ty tam czujesz, jak czują się twoje nerki, w jakiej są kondycji. Jak czują się twoje nadnercza? Czy wiedziesz spokojne, czy zestresowane życie? Czy dużo napięć mięśniowych jest pomiędzy twoimi nerkami? Ile lęków sobie przechowujesz? Poczuj to w sobie dobrze. I z przeogromnym współczuciem dla siebie, dla swojego doświadczenia i dla ciężaru, który dźwigasz, prosto z serca, prosto z twojej duszy, proszę cię, wyślij szczery uśmiech. Uśmiechnij się do twojej prawej i uśmiechnij się do twojej lewej nerki.
i poczuj, jak one reagują, jak rozluźniają się, jak puszcza napięcie w twojej korze i w rdzeniu nerek. I proszę cię, uśmiechnij się ze współczuciem do przestrzeni pomiędzy twoimi nerkami. I poczuj, jak od fali tego współczucia, kiedy patrzysz na przestrzeń pomiędzy nerkami, ona rozluźnia się, puszcza napięcie mięśniowe w przestrzeni pomiędzy twoimi nerkami. Puść, powiedz, pozwalam sobie uwolnić, rozpuścić mój strach. Puszczam. Uwalniam. Teraz rozpuszczam mój strach. Puszczam napięcie mięśniowe z przestrzeni pamięci mego lęku. I spokojnie, głęboko oddychając dalej, pamiętaj cały czas o spokojnym, głębokim oddechu. Proszę cię, zjedź jeszcze w dół twojego kręgosłupa do przestrzeni krzyżowej i ogonowej. I proszę cię, poczuj całą swoją miednicę. Poczuj swoją miednicę, pośladki i poczuj świętą, intymną przestrzeń ciebie, twojej płciowości, tego, jak wspaniałą kobietą, jak wspaniałym mężczyzną jesteś. Poczuj całą tą świętą, intymną przestrzeń twojego ciała. I z głębi siebie, tego, kim ty jesteś, kim ty, który patrzysz w tobie, z wielką czułością uśmiechnij się do twojej świętej, intymnej przestrzeni ciała. Tej w środku, którą masz, i tej na zewnątrz. Do twojej kobiecości, do twojej męskości się uśmiechnij. Do twojej seksualności. I proszę cię, powiedz w sobie: pozwalam sobie być istotą seksualną. Pozwalam sobie na doświadczanie w zdrowym zakresie, najbardziej odpowiednim dla mnie, mojej seksualności. Pozwalam sobie czuć moc mojej seksualności. Otwieram się na tą moc. Otwieram się na bycie prawdziwą kobietą. Otwieram się na bycie prawdziwym mężczyzną. I spokojnie, głęboko dalej oddychaj. Proszę cię, przenieś się teraz do twoich ud. Poczuj twoje uda i kolana i łydki i stopy. I proszę cię, z wielką wdzięcznością za dar lokomocji, za to, że możesz się przemieszczać dowolnie, jak tylko chcesz w twoim życiu, uśmiechnij się do twojej prawej nogi i do lewej. I poczuj, jak twoje nogi od twoich ud, pachwin, aż po stopy rozluźniają się na głębokich poziomach od dotknięcia twojego wewnętrznego uśmiechu. Fantastycznie. Teraz twoje fale mózgowe już od jakiegoś czasu pięknie oscylują z prędkością alfa, więc możemy spokojnie pójść dalej w naszej magicznej, uzdrawiającej głęboko podróży po wszechświecie twojej wyobraźni. Więc teraz proszę cię, wyobraź sobie, że siedzisz na pięknej, drewnianej ławce, a twoje plecy oparte są o ścianę drewnianego, wiejskiego domu.
Ławka usytuowana jest w taki sposób, że właśnie teraz pięknie grzejesz się w promieniach ciepłego słońca, które wysoko świeci na nieboskłonie. Poczuj ten letni, wspaniały zapach drewna, taki suchy i ciepły. I przyjemnie, miękko ci się siedzi na drewnianej ławce. Twoje bose stopy nurkują w trawie przed tobą. Jest ci błogo, dobrze, nigdzie nie musisz iść, nic nie musisz robić, nic nie musisz. Jesteś tylko w przyjemnej błogości. Twoje usta samoistnie zastygły w błogim uśmiechu. A słońce przenika swoimi ciepłymi promieniami przez twoje zamknięte powieki. Wiesz, światło niesie ze sobą informacje. Doskonale jest to znany fakt, ale wiesz, że światło słoneczne również niesie taką informację? Niesie informacje o wszystkim, co się wydarzyło w kosmosie. Niesie informacje z całą wiedzą kosmiczną. A twoje ciało, twoje DNA umie tą informację odkodować na swój własny, szczególny dla ciebie sposób. I kiedy promienie słońca przenikają przez twoje powieki, ty proszę cię w twojej wewnętrznej wyobraźni, twojej wewnętrznej obserwacji, przesuń się, jednocześnie oczywiście cały czas siedzisz na tej miękkiej, drewnianej, ciepłej ławce, a twoje plecy opierają się o ścianę drewnianej wiejskiej chaty. W swojej wewnętrznej obserwacji, kiedy słoneczko cię grzeje, przenieś się do dziurek twojego nosa. O tak. Jesteś w takich dużych dziurkach twojego nosa. Tak ogromnych, że w zasadzie możesz zobaczyć atomową strukturę powietrza, którym oddychasz. W gigantycznych hangarach dziurek od twojego nosa. I kiedy dobrze się przyjrzysz fali powietrza, którą wdychasz przez dziurki twojego nosa, zobaczysz, że pomiędzy cząsteczkami tlenu, azotu, dwutlenku węgla wibrują złote, prawoskrętne, maleńkie spirale wielkości atomowej. I kiedy się przyjrzysz dokładnie, zobaczysz, że w zasadzie cała przestrzeń pomiędzy atomami wypełniona jest pięknymi, wibrującymi, maleńkimi, złotymi spiralami. I kiedy teraz bierzesz wdech, wdychasz w siebie powietrze przepełnione małymi, drżącymi od energii, którą niosą ze sobą złotymi spiralami, spiralami życia, spiralami, które niosą czystą dawkę energii do twojego ciała. I robisz spokojny, głęboki wdech pełen tych wibrujących złotych spirali. I jednocześnie zobacz, bo twój wzrok potrafi patrzeć przez twoje tkanki. Zobacz, jak ten złoty haust powietrza wlewa się przez twoją krtań, tchawicę, przez twoje oskrzela i potem w drzewo oskrzelikowe wlewa się prosto w twoje prawe i lewe płuco. I kiedy patrzysz przez swoją klatkę piersiową, zobacz, jak na koniec twego wdechu złote powietrze napełniło pięknie twoje drzewo płuc. Tak jak w lecie czasem potrafi świetlikami rozbłysnąć korona owocowego drzewa, tak tutaj twoje płuca rozbłysły światłem miliardów, tryliardów maleńkich, energetycznych, prawoskrętnych, złotych spirali.
i proszę Cię, oddychaj cały czas, wdychając w siebie kolejne porcje powietrza wypełnionego złotymi spiralami światła. A tymczasem Twoją wewnętrzną obserwację zapraszam do maleńkiego pęcherzyka płucnego. Na końcu, w koronie Twojego drzewa płuc, na końcu wszystkich oskrzelików znajdują się takie maleńkie, cienkie gronka, tak jak trochę winogrona, o przeźroczystych ścianach. To Twoje pęcherzyki płucne. I zobacz, jak teraz te pęcherzyki płucne wypełnione są calutkie złotymi spiralami. A teraz zobacz, jak złote spirale już tak przepełniają Twoje płuca i pęcherzyki płucne, że zaczynają przedostawać się do maleńkiej siateczki naczyń włosowatych, które oplatają koszyczki Twoich pęcherzyków płucnych. Całe Twoje płuca oplecione są czułą siatką włosowatych naczyń krwionośnych. To właśnie przez nie tlen, którym oddychasz, przedostaje się przez cieniutkie ściany pęcherzyków płucnych do naczyń włosowatych. I potem naczynka te łączą się w coraz większe i większe rzeki, autostrady krwi i potem głównymi żyłami płucnymi natleniona krew trafia do Twojej prawej komory serca. A teraz zobacz, jak te same włosowate naczynka, które odbierają tlen przy każdym Twoim oddechu, przepełniają się złotymi spiralami światła. I rzeka szkarłatnej Twojej krwi, zobacz, jak pięknie niesie ze sobą ładunek energetyczny złotych spirali prawoskrętnych. I rzeka Twojej krwi, tak jak powiedziałam, te naczynka łączą się w coraz większe i większe, aż w końcu łączą się w naczynia żyły płucne. I zobacz, jak żyły płucne teraz wypełniają się Twoimi złotymi spiralkami. I fala złotych spiralek razem z Twoją szkarłatną krwią wlewa się do komory Twojego serca. O tak. I potężnym skurczem Twojej komory lewej serca Twoje serce wyciska, wyrzuca potężnym wyrzutem fali krwi do aorty złote spirale. I szkarłatna fala Twojej krwi, wirujące tsunami w Twoich tętnicach, rozpływa się razem ze złotymi spiralami po wszystkich Twoich naczyniach krwionośnych. I uzdrawiająca, doenergetyzowująca fala złotych spirali ze szkarłatną krwią Twoją dociera teraz do najdalszych zakątków Twojego ciała. I kiedy Ty oddychasz, wdychając kolejne porcje złotych, energetycznych spiralek, zobacz, jak z Twoją szkarłatną krwią, zobacz tak na wskroś Twojego ciała, zobacz, jak z Twoją krwią złote spirale docierają do każdej Twojej komórki, do każdego Twojego narządu, do Twoich paznokci, do cebulek Twoich włosów, do Twoich zębów, języka, cebulek Twoich rzęs, a wszędzie tam, gdzie dotrą, energetycznie wzmacniają całą okolicę, wszystkie Twoje tkanki, wszystkie Twoje komórki. A teraz pozwól, że pójdziemy dalej w naszym procesie uzdrawiania i oczyszczania ciała, bo tak naprawdę dopiero naenergetyzowaliśmy nasze ciało, żeby móc je przygotować do dalszych działań.
zadaniem złotych spirali jest doładowanie energetyczne na najgłębszych poziomach wszystkich Twoich tkanek, od kości aż po Twoje zęby. I włosy, i paznokcie, i mięśnie, wszystko. A teraz proszę Cię, wybierz jedną komórkę, pierwszą z brzegu, która przychodzi Ci na myśl. Wybierz sobie jedną maleńką komórkę Twojego ciała. I proszę Cię, wyobraź sobie, że teraz stajesz się taki bardzo, bardzo malutki, bardzo malutka i tą malutką swoją wewnętrzną osobą wejdź do wnętrza komórki, którą wybrałeś. I zobacz, jesteś w środku. Twoja komórka wypełniona jest czymś, co nazywa się cytoplazma. To jest gęstsze od solu, a bardziej rzadkie od żelu. Taki stan pośredni, taki kisielek wewnątrz Twojej komórki. Pełni rolę bardzo podobną do Twojej krwi, tylko dużo bardziej skomplikowaną. To jest niesamowity płyn wewnątrz komórkowy. W Twojej cytoplazmie, wewnątrz Twojego pokoiku komórki, zawieszone są maleńkie komórkowe organy. Nazywają się organellami. Masz tutaj mitochondria, które produkują energię w Twojej komórce i oddychasz nimi komórkowo. Masz tutaj rybosomy, które produkują Twoje białka. To tutaj rodzą się Twoje włosy, paznokcie, enzymy, hormony. Maleńkie rybosomy to robią. I jest też jądro komórkowe. Piękna kula zawieszona w samym centrum Twojej komórki. A teraz, proszę Cię, włóż rękę do Twojej prawej kieszeni i znajdziesz tam złoty, magiczny, bardzo arcydelikatny, bardzo drogi kawałek złotego jedwabiu. Proszę Cię, weź ten kawałek złotego jedwabiu i z wielką czułością zacznij przecierać po kolei wszystkie organella wewnątrz Twojej komórki. To nieważne, nie musisz znać mikrobiologii, jak one dokładnie wyglądają. One przeważnie są kuliste albo wyglądają jak cygaro, obłe kształty. Po prostu to, co Twoja wyobraźnia. Pamiętaj, że jesteśmy w podróży szamańskiej, więc wizje, które się Tobie pojawiają, one czemuś służą. Więc to, co Twoja wyobraźnia podpowiada Ci o wyglądzie Twojej komórki wewnątrz, po prostu pozwól na to. I wszystko, co zobaczysz, wyczyść na błysk. Po prostu. I spokojnie jedziesz szmatką po mitochondriach, po rybosomach. Mitochondria to te, które produkują energię z tlenu i z glukozy. Dlatego chce Ci się wtrążać czasem batoniki. I teraz zobacz, jak wypucowałaś pięknie mitochondrium i od razu tak więcej energii może produkować Twoje mitochondrium. I tak samo proszę Cię, wyczyść złotym kawałkiem jedwabiu Twoje rybosomy. One mają taki kuliste kształt, taki bałwanek. Tak wygląda rybosom, który produkuje Twoje białka, czyli hormony, enzymy, neurotransmitery. Wszystko, całą świętą biochemię Twojego ciała to rybosomy produkują. Więc proszę Cię, tym złotym kawałkiem jedwabiu tak wypucuj na fest Twoje rybosomy. I od razu takie lepsze Twoje hormony zaczynają się produkować w rybosomach. Lepsze neurotransmitery, lepsze paznokcie, lepsze białka włosów. Wszystko najpiękniejsze. Wszystko bolszoje. A teraz, proszę Cię, zacznij też czyścić błonę komórkową, czyli ściany tego pokoiku od środka. Tak na fest wyczyść
tak jak okna na Wielkanoc. Porządnie. Ta szmatka ma takie właściwości, że ona w siebie magicznie wchłania wszelkie zanieczyszczenia, a tutaj jest trochę, wszystkie toksyny, wszystkie wolne rodniki powymiataj, możesz teraz. Wszystkie oznaki starzenia, wszystkie jakieś składy toksyczne, wszystko to, co tutaj w komórce jest, to powywalaj. I złotą szmatką pozbieraj. A śmieci takie większe, toksyny, które znajdziesz, a są takie specjalne baniaczki wewnątrz twojej komórki, nazywają się lizosomy. Możesz podejść do takiego pęcherzyka śmieciowego i wszystkie toksyny wrzucić do lizosomu. On się otworzy przed tobą, jak tutaj u nas kosz magicznie na sali, i wrzuć tam wszystkie toksyny, wszystkie takie gabarytowe śmieci z twojej komórki. Wszystkie syfy, wszystkie negatywne wspomnienia też możesz tu wrzucić do lizosomu. I jak wrzucisz wszystkie śmieci, cały gruz, to zamknij lizosom, włącz go i on teraz magicznie przez cytoplazmę płynie prosto do zsypu i wyrzuca na zewnątrz komórki wszystkie śmieci gabarytowe, które tam zgromadziłeś. I od razu w twojej krwi te śmieci są wyłapywane i prosto teraz lecą do wątroby, do nerek, gdzie zamienią się w coś, co w ciągu kilku godzin z siebie na spokojnie wydalisz. Taki to będzie proces głębokiego, autentycznego oczyszczania twojego ciała. Pamiętaj, że wszystko, co sobie teraz wyobrażamy, twoje ciało uznaje za prawdę i dostosowuje się swoimi wewnętrznymi procesami. Dobrze. A tymczasem zobacz, jak twoje błony komórkowe, twoje ściany pokoiku komórki stały się czyste. Tak bardzo czyste, że aż promienie słońca, te, które cię grzeje, kiedy siedzisz na ławce, promienie słońca przenikają do wnętrza twojej pięknej, czyściutkiej komórki. A teraz proszę cię, stań po środku twojej komórki i powiedz takie zaklęcie, komendę hipnotyczną. Rozkazem mojej potężnej wewnętrznej obecności rozkazuję, żeby oczyszczenie, które tutaj zastosowałam, moje ciało zastosowało we wszystkich komórkach mojego ciała. Niech oczyszczenie, które tutaj zaszło, stanie się teraz we wszystkich pozostałych komórkach mojego ciała. We wszystkich moich tkankach niech stanie się czysto, na podobieństwo wzoru, który tutaj przeze mnie został zastosowany. Niech stanie się ład. Niech stanie się dokładnie tak samo czysto, jak we wzorcowej komórce. Teraz we mnie rozpoczyna się ten proces. A ty, proszę cię, jeszcze bardziej zmniejsz swoje wymiary wewnętrzne i takim jeszcze mniejszym, malutkim tobą, proszę cię, wejdź do twojego komórkowego jądra. I cały czas spokojnie, pamiętaj, głęboko oddychaj. Wejdź do twojego kulistego jądra i zobacz piękne spirale twojego DNA. To tutaj zapisana jest cała pamięć o tym, kim jesteś i kim byli twoi przodkowie. Tutaj zapisany jest kształt twojego nosa, kolor twoich włosów, twoje zdolności, talenty. Zobacz, wszędzie dookoła ciebie wznoszące cię wysoko w nieskończoność twojej biblioteki genów.
piękne spirale DNA. A teraz zobacz swoim wewnętrznym wzrokiem, bo pamiętasz, przecież cały czas przez twoje ciało płyną złote spirale doenergetyzowujące twoje tkanki i komórki. Teraz zobacz, jak te złote spirale z krwi przenikają do wnętrza komórki, w której jesteś, płyną przez cytoplazmę i wnikają prosto do jądra, do twojej świętej, starożytnej biblioteki pamięci. Na podłodze tej biblioteki znajduje się sporo porozrzucanych książek, sporo porozrzucanych fragmentów spirali DNA. I zobacz, że złote spirale, te prawoskrętne, które wnikają do twojego jądra komórkowego, każda z nich podpływa, podlatuje do fragmentu porozrzucanego DNA. Medycyna te DNA nazywa DNA resztkowym. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że DNA resztkowe stanowi około 80% naszego genomu. Więc dużo tych książek w bibliotece aleksandryjskiej naszej pamięci leży w nieładzie na podłodze. I zobacz, jak każda złota spirala podlatuje do fragmentu DNA resztkowego, łączy się z nim i frunie wysoko, prosto do połączonych twoich aktywnych spirali DNA i tam, gdzie jest jego właściwe miejsce, włącza go do twojego aktywnego, transkrybowanego kodu. I zobacz, jak złote spirale wlatują do twojego jądra komórkowego i każda oczyszcza podłogę. Łączą się po kolei, setkami, tysiącami z twoimi zdefragmentowanymi cząstkami DNA resztkowego i łączą je we wspólną całość. Teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby z połączonych fragmentów twojego DNA powstają nowe helisy, powstają nowe spirale. Zobacz, jak na twoich oczach DNA samo rekonstruuje się i zamiast podwójnej helisy łączy się w wielohelisowy kształt. A co by było, gdybyś teraz wyobraził sobie, że ten wielohelisowy kształt łączy w sobie 13 nici? Pomyśl sobie, jakie zdrowie, jakie talenty, jaką inteligencję i jakie możliwości mógłby rozwinąć taki organizm, który miałby sprzęgnięte 13 helis DNA. Wyobraź sobie, w baśni wszystko jest możliwe, więc zobacz w swoim jądrze komórkowym, w swojej komórce, jak powstaje 13-spiralowy splot, potężny warkocz twojego genetycznego kodu. I kiedy wszystkie spirale splotły się w ten gruby warkocz, zobacz, jak coś zaskoczyło i popłynęło światło wzdłuż twojej grubej helisy DNA. I zobacz, jak twoje DNA stało się wysokim przewodnikiem ultra światła. Pamiętaj, światło przenosi informacje. Oddychaj spokojnie, głęboko i powiedz jeszcze taką afirmację, rozkaz, zaklęcie. Rozkazem mojej potężnej, boskiej obecności, którą jestem, którą jam jest, rozkazuję, żeby uzdrowienie, regeneracja
rekonstrukcja mojego kodu genetycznego teraz rozpoczęła się na głębokim poziomie i żeby była prowadzona moją potężną wewnętrzną mądrością i mądrością moich przodków. Niech mój genetyczny kod zregeneruje się, odnowi, zrekonstruuje się do swojej pierwotnej formy. Niech przywrócone zostaną wszystkie moje tajemne, jawne i wewnętrzne funkcje. Niech uruchomią się moje talenty. Otwieram się na to i pozwalam sobie na to, żeby cała informacja mojego kodu genetycznego, również z kodu resztkowego, uruchomiła się. Niech uruchomi się we mnie cały mój potencjał, cały człowiek, którym jestem, niech stanie się teraz. A ty spokojnie, głęboko oddychaj i proszę cię swoją wewnętrzną obserwacją. Teraz powędruj do przestrzeni twojego mózgu. I proszę cię, najpierw uśmiechnij się do twojego mózgu. Niech mózg poczuje, że tu już jesteś swoją jaźnią. I cały czas spokojnie, głęboko oddychaj. I kiedy teraz w tobie zadziewają się tryliardy przemian twojego DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego i amin purynowych i pirymidynowych, to ty jesteś w swoim mózgu, uśmiechasz się do niego i proszę cię, wejdź teraz do twojego prawego ucha i posłuchaj przestrzeni tylko twoim prawym uchem. Postaraj się sięgnąć jak najdalej w przestrzeń twoim prawym uchem. Mojego głosu, dźwięku klimatyzacji, dźwięku ulicy. Jak najdalej sięgnij w przestrzeń twoim prawym uchem. A teraz powolutku przejdź do twojego lewego ucha i posłuchaj dźwięków przestrzeni tylko i wyłącznie twoim lewym uchem. I postaraj się sięgnąć w przestrzeń jak najdalej przez twoje lewe ucho. A teraz powolutku wróć do prawego ucha i znowu sięgnij jak najdalej w przestrzeń twoim lewym, twoim prawym uchem. A teraz szybciej wróć do lewego ucha i sięgnij jak najdalej przez lewe ucho. I z powrotem na prawe i słuchaj dźwięku prawym i teraz na lewe i lewym. I tak poprzeskakuj, coraz szybciej, szybciej poprzeskakuj z lewego na prawe, z prawego na lewe, aż w końcu, proszę cię, zatrzymaj się dokładnie po środku głowy. W miejscu akustycznej równowagi pomiędzy obojgiem twoich uszu. To proste ćwiczenie bardzo głęboko potrafi zsynchronizować twoje obie półkule, bo do tego etapu naszej szamańskiej podróży, do której za chwilę przejdziemy, synchronizacja twoich półkul mózgowych jest wymaganym warunkiem. Miejsce, w którym teraz jesteś, punkt akustycznej równowagi pomiędzy twoimi półkulami, to most w twoim mózgu, on dokładnie tak się nazywa, inaczej nazywany spoidłem wielkim. On łączy twoją prawą i lewą hemisferę mózgu. Ale wyobraź sobie, że jesteś na pięknym kamiennym mostku w Avignon. I teraz po twojej prawej dłoni wzdłuż kamiennej, pięknej balustrady zobacz, jak opuszcza się w dół, bo zamiast rzeczki za mostem widzisz swoją prawą hemisferę. Zobacz, jak opuszcza się gałąź winorośli.
i spuszcza się w dół z balustrady kamiennego mostu, na którym stoisz, i zaczyna od wewnętrznej strony w środku mózgu obrastać winny bluszcz, twoją prawą hemisferę. I poczuj teraz swoją prawą półkulą mózgu, jak od środka zaczyna porastać ją winna latorośl, winne grono, i dochodzi do spodu twojej prawej półkuli i zaczyna winorośl rosnąć w górę przy twoim prawym uchu i rośnie za twoim prawym uchem do góry, do sklepienia czaszki, do góry i oplata twoją prawą hemisferę. I w centrum twojego mózgu znowu spuszcza się w dół, zrasta w dół do miejsca, na którym stoisz na moście. I teraz gałąź bluszczu przerasta pod twoimi stopami i przechodzi na lewą stronę i opuszcza się wzdłuż kamiennej lewej balustrady. I teraz poczuj, jak rośnie po twojej lewej hemisferze mózgu w dół, wewnątrz, w samym środku twojego mózgu. W dół rośnie po lewej hemisferze, świetnie, a potem obrasta spód twojego mózgu, spód twojej lewej półkuli i zaczyna rosnąć do góry za uchem. Do góry za twoim lewym uchem, do sklepienia czaszki i zaczyna opuszczać się w dół przy centrum mózgu. I zobacz, winna latorośl, winny bluszcz utworzył teraz dookoła twoich obu hemisfer symbol nieskończoności. I teraz twoim zadaniem będzie śledzenie, jak rośnie winna latorośl, jak puszczają kolejne odnogi i obrastają dokładnie po takiej samej trasie wzdłuż prawej i lewej półkuli po kształcie symbolu nieskończoności. Jeżeli będzie ci łatwiej sobie usiąść na tym mostku i źrenicami zacznij zataczać bardzo wolno kształt symbolu nieskończoności, a jednocześnie czuj, jak winna latorośl obrasta ci dosłownie mózg i rozkrzewia się, że puszcza odgałęzienia. I tak coraz mocniej twoja prawa i lewa półkula jest obrośnięta. Po kształcie symbolu nieskończoności rośnie wino, rośnie latorośl. I coraz więcej gałęzi daje odnogi i coraz bardziej, zobacz, taką piękną, winną latoroślą obrośnięte są twoje prawa i lewa półkula. A ty śledzisz, jak obrasta, jak zarasta. I poczuj, jak energia przemieszcza się śladem rosnącej latorośli po kształcie symbolu nieskończoności. Poczuj wyraźnie, jak przelewa się energia po kształcie symbolu nieskończoności dookoła twoich półkul. Wyraźnie to poczuj. I kiedy już tak mocno będą zarośnięte twoje obie półkule, to zobacz, jak wino puszcza pąki. A za chwilę z tych pąków tworzą się zarodki owoców. I zobacz, jak twoje półkule obrośnięte winnym bluszczem teraz wydały piękne, soczyste, ciężkie winogrona. Winogrona twojej inteligencji. Zobacz, jak na bogato obrodziły. Jak dużo w twoim mózgu owoców twojej wizualizacji. A teraz proszę cię, zerwij takie jedno gronko albo więcej, pełną garść
i posmakuj ich, pozwól, żeby soczysty smak inteligencji rozlał ci się po języku błogości. Wiesz, czemu ta wizualizacja służyła? Kiedy zrobiono sekcję mózgu Einsteina, okazało się, że jedyną różnicą mózgu geniusza odróżniającą jego mózg od mózgu zwykłego człowieka wcale nie była przeogromna przewaga liczby komórek w mózgu, ale komórki, które były w mózgu geniusza, łączyły się ze sobą w o wiele więcej sposobów. Dużo więcej połączeń nerwowych było pomiędzy istniejącymi komórkami. Ta wizualizacja, którą zrobiliśmy przed chwilą, stymuluje twój mózg do generacji, do tworzenia nowych połączeń pomiędzy twoimi neuronami. Jeżeli poświęcisz dosłownie 5 minut na wyobrażenie winnej latorośli, która porasta ci mózg po kształcie symbolu nieskończoności, codziennie rano, zanim otworzysz oczy, w ciągu miesiąca osiągniesz znaczną poprawę czynności intelektualnych i pamięciowych twojego mózgu. Oddychaj spokojnie, głęboko i powoli kończymy naszą podróż. Proszę cię na zakończenie, zanim jeszcze wyjdziemy ze stanu alfa, podziękuj Buddzie medycyny, że pomagał nam dzisiaj. Podziękuj twojemu rodowi, twoim przodkom za to, że współuczestniczyli w twoim procesie uzdrowienia i uzdrowienia twojego rodu, twojej rodziny, bo wszystko, co się dzisiaj w tobie działo, będzie promieniować na twoją rodzinę, na twój ród. Podziękuj też twoim aniołom, twoim duchom opiekuńczym. Proszę cię, uśmiechnij się też do mnie. Ja uśmiecham się do ciebie, dziękuję ci za wspólną podróż i pozwól, że teraz powolutku policzę od 1 do 10. I kiedy powiem 10, w momencie, który będzie dla ciebie najbardziej komfortowy, otworzysz oczy i cudownie błogo wypoczęta, cudownie głęboko zrelaksowany, zregenerowany, powrócisz tutaj i teraz. I wierz mi, przez cały tydzień będziesz mieć cudowny nastrój, a przez ten cudowny nastrój będziesz przyciągać do siebie bardzo pozytywnych ludzi i niesamowicie przyjemne, pozytywne, tak zwane zbiegi okoliczności. Więc czeka cię bardzo przyjemny, pozytywny tydzień. 1, 2. Powolutku pozwól, że puszczą cię wszystkie wrażenia, wszystkie odczucia z tej podróży po wnętrzu twojego przepięknego, mądrego, zdrowego ciała. 3, 4. Delikatnie poruszaj z czułością palcami rąk i nóg. 5, 6. I spokojny, głęboki oddech. 7. Zaczynasz już budzić się coraz bardziej. 8. Uśmiechnij się do siebie. Świetny, porządny kawał dobrej roboty dzisiaj zrobiłaś w swoim ciele. 9. I jeszcze jeden spokojny, głęboki wdech. Jak chcesz, to się przeciągnij. I 10. Kiedy poczujesz, że to już, otwórz oczy i w cudownym nastroju,
cudownym, błogim uczuciu. Powróć tutaj. I teraz.